Dzień dobry. Dobry. Potrzebujemy klucz do bramy do cmentarza. Za wjazd. Co za wjazd? 50 zł za wjazd. A wystawi mi pani paragon? Nie, nikomu paragon. No to jak? To pani bierze 50 zł i pani chce paragonu? Proszę iść do księdza po paragon. Nie, to do księdza, bo pani kim pani jest tak naprawdę, że pani chce odejmie 50 zł? Wszyscy płacą ale, za wjazd. Ale nie pani powie jak za, to chce paragon za wjazd. Jak pani wjeżdża na parking płatny, dostaje pani paragon, tak? Nie będziemy dyskutować. Ale niech mi pani powie, księdza, czy pani... Ksiądz panu wystawi paragon. Ale niech mi pani powie teraz tak. No. Pani bierze 50 zł i pani nie odprowadza podatku, prawda? Dlaczego nie możemy otworzyć bramy, bo? Po co? Muszą zapłacić. Ale za co? Za wjazd. Ale jak to za wjazd? My nie wjeżdżamy. Będziecie płacić, będziecie korzystać z wody na cmentarzu. Nie będziemy. No ale za wjazd się płaci. Ale jak się płaci? Każdy wjazd na cmentarz komunalny się płaci. Ale my nie wjeżdżamy na wjazd, chcemy otworzyć bramę. Będziecie chodzić ciężarami, ja sobie tego nie życzę na przykład. Chcemy tylko wnieść jedną płytkę koło grobu. No ale jedna tylko płytka to nie ma potrzeby. Ale dlaczego pan księdza odmawia otworzenia bramy? To jest nielegalne. Jeśli tylko jedna płytka... A nie mi pan księdz powie. Dlaczego? To jest cmentarz prywatny. Jak cmentarz prywatny? I możemy nic inaczej, pójdziemy do urzędu skarbowego, żeby pobierać je opłaty za wjazd i nie potwierdzając podatku. A to nie jest opłata za wjazd, tylko osoba... Sam się spodziewał, że to jest opłata za wjazd. Żaden problem, 50 zł i już wjeżdżamy. A to jest taka opłata za kopię klucza, czy tylko za samo otwarcie po prostu tego, żeby tam wjechać? No, weźmie pan klucz, wjedzie i przywiezie ten klucz oddaj. A jakąś fakturę można za to dostać, czy to jest taka... A nie, żadnych pokwitowań nie daje nikomu. Aha, no, to jest na zeszyt wpisywane i na potrzeby tam wywóz śmieci, czy tam... No, ksiądz o tym też wie, bo dostaje sprawozdanie. Na jakiej podstawie pobierane są opłaty za wstęp na cmentarz? Może ksiądz odpowiedzieć, no bo to jest kolejna jakaś bulwersująca sytuacja w państwa miejscowości. Chciałem księdza o komentarz poprosić. Moja Oleśnica.pl